witam wszystkich serdecznie w drodze na kolejne zawody, z którymi wiąże się bardzo dużo niewiadomych, więc jeśli w ogóle uda nam się dzisiaj dolecieć na miejsce, to będzie to już połowiczny przynajmniej sukces. Tak więc trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że widzimy się zaraz na miejscu. Zreguluję 5 razy dziennie ze względu na stosunkowo wysoką kaloryczność. Dzisiaj akurat ze względu na wygodę i podróż rozłożyłem wszystko na 4 posiłki. I teraz tak, dwa z nich jest to smak, którego część z Was prawdopodobnie nie będzie chciała spróbować. No niemniej jednak mi strasznie smakuje i przypadły do gusta, a mianowicie jest to filet z indyka z masłem orzechowym i z marchewką. Jeśli chodzi o węglowodany, to akurat jest to ryż paraboliczny. Dobra, zobaczcie, jakie w ogóle mam sztućce. To Julia mi przygotowała. Sam bym na to nie wpadł. Złota dziewczyna. Całkiem sprawnie. Najpierw musieliśmy znaleźć busa na train station z lotniska. Później pociągiem chcieliśmy się, w zasadzie już dotarliśmy do centrum Londynu i teraz dopiero będziemy szukali metra. Mam szczegółowe informacje od Mikołaja, mojego bardzo dobrego klienta, który mieszka i pracuje w Londynie, więc no idzie stosunkowo łatwo. Idziemy dalej. W sumie nie było żadnego kontekstu, tylko się tak pojawiłem z czapy na balicach, powiedziałem, że lecimy na następne zawody. Jestem teraz w Londynie, o czym już wiecie. Strasznie zależało mi na tym, żeby wystartować tutaj, natomiast ze względu na pewną okoliczność nie było to możliwe. Teraz się troszeczkę poluzowało, tak więc jesteśmy. Jeśli chodzi o szczyt formy, to byłem oczywiście kilka tygodni wcześniej w zawodach, które nie tylko wygrałem swoją kategorię, ale również wygrałem kategorię Open. Natomiast to na ten moment nie jest już istotne. Ciężko generalnie utrzymać taką jakość, więc no już powiedzmy, że końcówka. Natomiast też nie zależało mi, żeby to wystartować. No i tak jak wspominałem, do tego jesteśmy. Dzieje trochę więcej węglowodanów. Generalnie dopiero wróciliśmy. Jest godzina 11. Wieczór, mamy prawie 20 tysięcy kroków i od samego rana, gdzie w zasadzie wyjechaliśmy z Krakowa, byliśmy w trasie, więc mieliśmy ciężkiego tripa. Czy ja miałem o czymś jeszcze mówić? Ja już zapomniałem, o czym miałem mówić. Generalnie jutro chcę Wam pokazać klimat tutejszych siłowni, który można powiedzieć jest niespotykany. W następnym materiale zobaczycie weryfikację i zawody i w kolejnym będzie jakaś jeszcze niespodzianka. Dzisiaj przed nami jeszcze kolejna czynność, która jest przeze mnie najmniej lubiana, ponieważ musimy się jeszcze ogolić, więc ja zabieram się za jedzenie. Mam trochę więcej węglowodanów dzisiaj, ze względu na trochę większą aktywność. No i zobaczcie jutro, jak to się prezentuje na dwa dni przed. I miss you. Witam wszystkich serdecznie w następnym dniu, nie śmiej się ze mnie. Jutro dopiero mamy zawody, dzisiaj jest dzień przed zawodami. Najpierw zrobimy śniadanie, a później polecimy znaleźć jakąś pakę, na której będziemy mogli zrobić ostatni trening. Dobra, działamy? Dawaj. 100 gram paku owsianek. A żeś to zrobił? Troszkę techniki. Super. Zobaczcie w ogóle, jakie mam białka w kartoniku. Nie wiem, czy jest taki produkt u nas w ogóle dostępny. Prawdopodobnie jest, tylko jesteśmy troszeczkę zacofani. Dobra. 160 gramów. Czy mililitrów. Dzisiaj będzie bez słodzika, więc taka hała trochę. Super. Dwa całe jajka. Pozwolę sobie bić. Trzymaj Jola. Przepraszam. To te jajka to jakieś dla dzidziusiów chyba, kto to kupował. No dla mnie. Dobra. Dobra. I mamy tutaj 120 gramów banana i 160 gramów jabłka. Cyk. Cyk.
przepis na omet, ale Arkadiusz szef, wszystko mieszamy. Z tego wyjdzie jajecznica, a nie omet. Ale tego już prawdopodobnie nie będziecie widzieć, więc... Używamy takiego oleju w sprayu. Oczywiście no, nie jest to żadna reklama, aczkolwiek mogłaby być. Tak lepiej? Dobrze. Przepraszam. Nie jest to sponsorowana reklama, ale mogłaby być. W pobliżu mamy jakieś 4 siłownie, więc postaram się znaleźć taką, w której nie będą mieli nic przeciwko, żebyśmy nagrali kilka ujęć z ostatniego treningu przed zawodami, więc idziemy. Znaleźliśmy fajną siłkę, dosłownie 4 minuty drogi od nas na nogach i dodatkowo nie mają nic przeciwko, żebyśmy nagrali kilka ujęć z treningu, więc będzie to ostatni trening przed kolejnymi zawodami. Raczej intensywność będzie bardzo niska, żeby po prostu nie generować już i nie akumulować zmęczenia, ponieważ na ten moment nie jest to nam w żadnym stopniu potrzebne, a wręcz przeciwnie, więc zrobimy pojedynkę dzisiaj na każdą grupę mięśniową i w zasadzie to wszystko. Jesteśmy już po treningu. Treningu, ponieważ kompletnie nie było paliwa, zgasło mi światło, więc robimy następny posiłek. Powiem, że są to pierwsze zawody, gdzie faktycznie przykładam się do tego, żeby w posiłku czy w dniu przed startem nie było jakiejś szczególnie wielkiej ilości błonnika. Zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądać. Miarka wokół. Dobra, generalnie jeszcze warto zaznaczyć, że jeśli chodzi o, znaczy już o tym wspominałem wcześniej, natomiast jeśli chodzi o tą samą końcówkę i tak zwane bezpośrednie przygotowanie do startu, to wychodzę z założenia, żeby nie wprowadzać zbyt wielu zmian. Chyba, że jeśli wyglądamy dobrze na tydzień czy 2 tygodnie przed zawodami, to nie widzę takiej potrzeby, a jeśli będziemy manipulować zbyt wieloma czynnikami, zbyt wieloma zmiennymi, no to w bilansie zysków i strat możemy po prostu przesadzić i wyjść na tym niekorzystnie. Dlatego jeśli chodzi o produkty, to z reguły one się nie zmieniają, czyli jem w zasadzie to samo, co jadłem przez całe przygotowania. Dzisiejszy dniem jest akurat wyjątkiem, ponieważ przerzuciłem się, jeśli chodzi o źródło węglowodanów, na ryż, którego nie jadłem, można powiedzieć, 8 miesięcy. W ogóle brzmi to dla wielu, pewnie zabrzmi to jak abstrakcja, że nie jadłem ryżu i nie pamiętam, jak smakuje ryż przez 8 miesięcy, po 8 miesiącach przygotowań do zawodów. No niemniej jednak chodzi głównie o to, że ryż ma stosunkowo niski indeks sytości, więc po prostu gdybym przygotowywał się do zawodów, jedząc praktycznie codziennie ten produkt węglowodanowy, no to po prostu byłbym głodny. Tak więc z reguły były to warzywa, makaron razowy, jakieś chude mięso, chuda ryba, do której nie ukryłam, że przekonała mnie dziewczyna. Z reguły nie przekonałem za rybami, albo po prostu nie potrafiłem ich zrobić w sposób, który by mi smakował i odpowiadał, natomiast w tym roku się to zmieniło. Kontrolujemy w dalszym ciągu ilość sodu, kontrolujemy w dniu dzisiejszym ilość płynów, co też nie znaczy, że je ograniczam w jakimkolwiek stopniu, ani nimi manipuluję. W zasadzie to wręcz przeciwnie, po prostu chciałbym, żeby ich ilość była w zasadzie taka sama przez dłuższy czas, żeby uniknąć ewentualnych po prostu błędów na tej płaszczyźnie. Tak więc jeśli wyglądam dobrze na tydzień, 2 tygodnie przed zawodami, raczej nie wprowadzałbym zbyt wielu zmian. Może ewentualnie pobawił się troszeczkę ilością sodu czy ilością węglowodanów w diecie. Natomiast nie wywracałbym wszystkiego do góry nogami. Ale też z drugiej strony, jeśli wyglądamy na tydzień przed zawodami jak śmietnik, to nie łudźmy się, że jakiekolwiek tutaj nasze działania przełożą się na jakiś spektakularny efekt, ponieważ gwarantuję, że tak nie będzie. Zabieram się za jedzenie.
Póki co jeszcze nic szczególnego, jak widzieliście. Natomiast niewykluczone, że wieczorem zrobimy coś z pierdolnięciem. No dzisiaj jednak wszystko, bo kończy już się paliwo, więc z jakimś wymyślnym gotowaniem się wstrzymamy do następnego materiału. W następnym materiale będą też weryfikacje, będą również zawody, więc będzie gorąco. Jeśli się podobało, zostawcie kciuka w górę, komentarz, a nawet subskrypcję, albowiem nic was nie kosztuje, a mi to kiedyś może pomóc. Cześć!